Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować monoporcję. Menu to bezy a la Pawlowa. Na początku 360 g białek w temperaturze pokojowej ubijamy. Gdy się lekko spienią, zaczynamy dodawać stopniowo 500 g cukru. Na jedno białko przypada około 50 g cukru. Nie możemy dać mniej, ponieważ wtedy nasza beza może opaść. Ja zazwyczaj, gdy robię bezy, przez to, że są one bardzo słodkie, daję nieco mniej słodki krem oraz kwaśne owoce. Dzięki temu smaki się wyrównują. I po co najmniej 10 minutach piana jest ubita. Przekładamy do rękawa cukierniczego z tylką okrągłą. Jeżeli nie macie rękawa cukierniczego albo tylki, możecie również bezy wyłożyć za pomocą łyżki. Ja tak formowałam moją bezę pawlową, którą również pokazałam, jak zrobić na moim kanale. Podlinkuję Wam się w prawym górnym rogu. Aby bezy były mniej więcej równe, ja sobie odmierzałam w sekundach i liczyłam po prostu w głowie. U mnie to było około 6 sekund na jedną bezę. Mi wyszły 22 porcje. I teraz w każdej bezie robimy mały dołek, aby się zmieściło więcej kremu. Bezy wkładamy do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i zmniejszamy od razu na 100. I takiej temperaturze pieczemy przez 1,5 do nawet 2 godzin. Wszystko zależy od wielkości i ilości bez, które włożymy do piekarnika. Ja włożyłam wszystkie 22 sztuki na raz, dlatego niektóre bezy u mnie się pokonały 2,5 godziny. Te, które miały gorszy dostęp do temperatury. Same bezy możecie zrobić parę dni przed podaniem, ale krem należy zrobić maksymalnie 3-4 godziny przed podaniem. Na początku śmietankę ubijamy, a gdy będzie sztywna, dodajemy mascarpone oraz cukier puder. Wszystkie składniki na te bezy zostawię Wam w opisie tego filmu, tak jak zawsze. Ja dodaję tylko jedną łyżkę cukru pudru, ponieważ bezy i tak są bardzo słodkie. I gotowy sztywny krem przekładamy do worka cukierniczego z ozdobną tylką. Możecie użyć swoich ulubionych kształtów. Mi najbardziej się podobał wzór róży. I jeszcze możemy bezy przyozdobić jakimiś kwaśnymi, najlepiej owocami. Ja użyłam pomarańczy oraz mrożonej porzeczki. Jeżeli macie dostęp do świeżych owoców, to takich użyjcie. I tak się prezentują gotowe bezy. Są naprawdę przepyszne. Z zewnątrz chrupiące, a w środku mają delikatną piankę. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis.